Jako Power System i Max, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Ten rok pięściarski w Polsce kończy gala w Radomiu. Dwa dni przed Wigilią do ringu wejdą pięściarze z grupy Andrzeja Jagnitruka. Nowi zawodnicy, głodni sukcesów, głodni osiągania wspaniałych wyników, chęci pokazania się, stają się szansą pokazania swoich umiejętności na Polsat Sport. A wśród nich Sasun Karapetian, który po raz szósty wyjdzie do ringu, ale tym razem stoczy pojedynek realnie weryfikujący jego umiejętności. Przeciwnikiem Karapetiana będzie doświadczony Łukasz Maciec, który w 21 walkach przegrał tylko dwa razy. W Radomiu do ringu wyjdą też promowani przez Global Boxing utalentowani Patryk Szymański i Kamil Łaszczyk. Po raz pierwszy w karierze w walce wieczoru wystąpi Michał Syrowatka. Jego rywalem będzie Francuz Abu Bekr Beshelagem. Będę starał się zaprezentować to co potrafię najlepiej, czyli taki szybki, dynamiczny boks, dużo cwaniactwa, no i mam nadzieję knockout. Stawką walki wieczoru w Radomiu będzie pas WBF w wadze junior półśredniej. Transmisja gali w Polsacie Sport.